Państwa, z dniem 1 czerwca 2023 roku Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II zmieniła nazwę na Akademia Bialska im. Jana Pawła II. Stało się to z powodu tego, że bardzo dobrze wypadliśmy w ewaluacji, którą przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Otrzymaliśmy dwie kategorie B+ w dziedzinach ekonomii i finansów i nauk o zdrowiu. To uprawniło nas do tego, żebyśmy wystąpili o zmianę nazwy. Zrobiliśmy to i od 1 czerwca jesteśmy Akademią Bialską. Akademia Bialska, to określenie, czy ta nazwa, pojawiła się w 1628 roku. Wtedy ksiądz Krzysztof Wilski-Ciborowicz, proboszcz parafii świętej Anny, tutaj u nas w Białej, zdecydował, że młodzież nie może się po świecie tułać, musi mieć uczelnię tutaj u nas i dostał pozwolenie na utworzenie Akademii Bialskiej jako filii, albo wtedy się to mówiło, kolonii Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Krakowskiego. Nazwa Uniwersytet Jagielloński pojawiła się później, w XIX wieku. Proszę Państwa, uczelnia wtedy bardzo szybko nabrała rozgłosu. Okazało się, że świetnie kształci, ma świetnych profesorów z Krakowa, ma świetny księgozbiór. To sprawiło, że kształciły się tu dzieci z rodów Niemiryczów, Glogerów i Wężyków różnych innych. Kształcił się tu też Józef Ignacy Kraszewski w 1822 do 1826 roku. Okazało się, że nie tylko ci możnowładcy czy szlachetnie urodzeni, ale również mieszczanie, chłopi mogli się w Akademii Bialskiej kształcić. Dzisiaj nasza uczelnia, że tak powiem, przejmując tą nazwę, a od 23 lat przejmuje dobre, czy kultywuje dobre kształcenie, takie jakie miało miejsce w Akademii Bialskiej. Mamy świetnych studentów, mamy świetną kadrę dydaktyczną, mamy doskonałą administrację, mamy świetne budynki, nowo wybudowane. Przyznam, nie wiem, czy jest w Białej taki hotel, który ma takie warunki mieszkania jak nasz akademik, ten nowy szczególnie. A więc to wszystko zapewnia nam dobre warunki pracy i uczenia się. Mamy studentów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Tych z zagranicy nie ma tylu w pozostałych uczelniach naszego typu, uczelniach zawodowych, jak u nas. Mamy ich najwięcej. Prowadzimy studia na 20 kilku kierunkach. Mamy filię w Radzyniu Podlaskim. Jesteśmy uczelnią liczącą się nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Tą pozycję uczelni, tą wagę uczelni Państwo zbudowali, Państwo stworzyli. To Państwo poprzez swoje zaangażowanie i pracę sprawili, że jesteśmy ważni, że liczymy się, że jesteśmy godnymi następcami tej Akademii Bialskiej, która powstała prawie 400 lat temu. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem za to wszystko serdecznie podziękować. Chciałem powiedzieć, że jesteście Państwo wyjątkowi. Co roku spotykamy się w czerwcu świętować wyniki rankingów, które prowadzi Fundacja Perspektyw. I co roku ja Państwu mówię w ten sposób. Kiedyś spytano mnie, co zrobię, żeby uczelnia dobrze wypadła w rankingach. Odpowiedziałem, nic. To zostało przyjęte z takim lekkim zdziwieniem. Ale ja tak myślę, bo myślę, że uczelnia jest po to, żeby dobrze kształcić, a nie dobrze się prezentować w rankingach. Ale powiedziałem też, ale jeżeli rankingi będą dla nas łaskawe, to przyjmiemy to z radością. No i proszę Państwa, w tym roku zaistnieliśmy
w rankingu tych wielkich uczelni, uczelni uniwersytetów, politechnik, w rankingu uczelni akademickich. Po raz pierwszy, bo znaleźliśmy się wśród uczelni akademickich. Bardzo ciekawy byłem tego rankingu, chociaż zawsze powtarzałem też, że lepiej być w czołówce w swojej dziedzinie, niż w ogonie w dziedzinie tej, do której się niektórzy usilnie dążą. Dlatego też, będąc parę miesięcy uczelnią akademicką, wróciliśmy 13 czerwca do uczelni zawodowych. Bo my jesteśmy dobrzy w tym, jak kształcimy. My jesteśmy, mamy wypracowane metody. Uczelnia zawodowa jest tym miejscem, gdzie my się czujemy świetnie, dobrze. No ale jak znaleźliśmy się wśród uczelni akademickich, to od razu chodziło mnie, żeby sprawdzić, na którym miejscu. No i proszę Państwa, zdziwienie było duże, bo okazuje się, że te uczelnie, które już 4 lata temu miały te ambicje, będąc wcześniej uczelniami zawodowymi, żeby być akademickimi, one przez 4 lata nie schodziły z ostatnich miejsc. Natomiast my, tylko przez te parę miesięcy, będąc uczelnią akademicką, żeśmy się znaleźli przed nimi, a więc wyżej, a więc jesteśmy lepsi od Kalisza, od Gorzowa, od Tarnowa. To bardzo cieszy. Oczywiście jest ten drugi ranking, w którym uczestniczyliśmy również. W tym roku brało udział tylko 14 uczelni spośród grona tych uczelni zawodowych w tym rankingu. No i tutaj przyznam pewien, nie wiem co zafunkcjonowało i w jaki sposób, na pewno zmiana kryteriów zaważyła na tym, że otrzymaliśmy medal skórzany. Państwo wiedzą, co to jest medal skórzany. Jest srebrny, jest złoty, jest srebrny, jest brązowy. No jest skórzany. To jest 4. miejsce. Nie wiem, dlaczego w konkurencji z uczelniami akademickimi wygraliśmy z Gorzowem, Kaliszem, Tarnowem, natomiast w konkurencji uczelni zawodowych żeśmy z nimi przegrali. Ale bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim. Szczególnie cieszy mnie 3. miejsce Tarnowa, ponieważ jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą uczelnią i uważamy, że jest świetna. Proszę Państwa, dalej będziemy występowali w konkurencji, będziemy występowali w rankingach, ale to nie jest dla nas wyznacznik naszej wartości. Wartość naszej uczelni, wartość państwa wszystkich polega na czymś zupełnie innym, nie na rankingach. Polega na tym, że my tworzymy dobrą, kompetentną, miłą dla siebie społeczność akademicką, która coraz bardziej związana ze sobą buduje potęgę Akademii Bialskiej. Rankingi nas nie przestraszają, cieszy nas to, że jak powiedziałem, jesteśmy wspólnotą, że jesteśmy fajnym zespołem, że lubimy się. To jest najważniejsze. I świętujmy dzisiaj to. Zmianę nazwy, sukcesy uczelni i przede wszystkim świętujmy to, że jesteśmy razem, że cieszymy się ze swojej obecności i życzymy sobie jak najwięcej, jak najlepiej. I ja Państwu życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Bądźcie tacy, jak jesteście, a nawet jeszcze lepsi. Wszystkiego dobrego.